Dzień dobry, kochani. Chcę powiedzieć o wzroście potraumatycznym i o drugim obliczu traumy. Większość z nas kojarzy traumę z cierpieniem, z bólem. I kiedy słyszymy słowo trauma, najczęściej kojarzymy to z czymś właśnie bardzo trudnym, zagrażającym, przekraczającym i mamy raczej trudne skojarzenia. Chciałabym powiedzieć o drugiej stronie monety dzisiaj, o czymś, co nazywamy wzrostem potraumatycznym. Bardzo lubię podejście, które zakłada, że traumy się nie uzdrawia, na traumie się wzrasta. Trudne doświadczenia, trudne wydarzenia w naszym życiu zawsze pozostaną naszą historią. Nie mamy na to wpływu. Jednak mamy wpływ na to, jak reagujemy na to wspomnienie tu i teraz. Mamy wpływ na to, co robimy z tym, co się nam wydarzyło. I każdą, najtrudniejszą nawet sytuację możemy obrócić w złoto. Coś, co będzie nam służyć. Kiedy wydarza się coś trudnego w naszym życiu, kiedy to przychodzi nagle i z zaskoczenia, nasze ciało mobilizuje potężne ilości energii do tego, żeby się obronić. Albo zaatakować, albo uciec. I ta energia jest ogromną siłą. Ta energia, często związana też z emocjami, które się u nas wtedy pojawiają, w końcu emocje to energia w naszym ciele, jest potężną siłą, potężną mocą, która potrzebuje rozładowania, która potrzebuje być spożytkowana i użyta w działaniu. Jeśli uciekamy i udało nam się uciec skutecznie, jest wszystko dobrze, dochodzimy do siebie i ta energia po prostu popłynęła dalej. Problem zaczyna się wtedy, kiedy tak potężne ilości energii, kiedy ogromne emocje, które się u nas pojawiają na skutek jakichś trudnych doświadczeń, nie mają ujścia, nie mogą być wyrażone. Kiedy ta energia nie może przepłynąć i być spożytkowana, wtedy zatrzymuje się w naszym ciele. Zaczyna tworzyć blokady energetyczne, z czasem też choroby, zaczyna się odzywać w sytuacjach, w których wcale byśmy sobie tego nie życzyli i domaga się ujścia, domaga się przepływu. Blokuje nam przepływ też na różne pozytywne doświadczenia i pozytywne uczucia. Lubię taką metaforę, której często używam, że mamy jakby jeden kanał przepływu. Jeden taki kanał energetyczny, przez który płyną wszystkie nasze emocje. I jeśli ten kanał jest zapchany czymś trudnym, toksycznym wstydem, poczuciem winy, jakimś lękiem z przeszłości i ten lęk nie przepłynął i my tego nie opróżniliśmy, to cokolwiek innego będziemy chcieli poczuć, to będzie to dotykać tego lęku, bo radość, ekscytacja, szczęście, które będziemy zapraszać do naszego życia, nie będzie mogło swobodnie przepływać, bo zawsze napotka tam to, co wcześniej właśnie tam zostało zepchnięte do tego kanału. Dlatego uzdrawianie często wiąże się właśnie z przeczyszczeniem tego kanału, czyli z otworzeniem się najpierw na te trudne emocje. Przygotowałam dla Ciebie taką anegdotę, która pokaże Ci, jak działa nasze ciało, jak działa nasza świadomość w czasie traumy właśnie. Wyobraź sobie, że dowiadujesz się, że nadchodzi ogromny kataklizm, będzie jakaś zagłada. Okej, masz szansę przetrwać, ale musisz przez miesiąc, przez kilka tygodni nie wychodzić z domu, zabunkrować się, żeby przeczekać te najgorsze zawirowania, jakieś burze, gradobicia i tak dalej. Okej, możesz to zrobić, myślisz sobie, ale potrzebujesz energii, żeby przetrwać. Więc mobilizujesz siły i gromadzisz zapasy. Zaczynasz zbierać produkty żywieniowe, makarony, mąka, woda. Masz całą spiżarnię jedzenia tak, żeby przetrwać ten trudny czas. Kto wie, może to się nawet przedłuży. I dokładnie to się dzieje wtedy, kiedy doświadczamy trudnej sytuacji, kiedy doświadczamy kryzysu, doświadczamy traumy. Nasz organizm mobilizuje potężne ilości energii, żeby tą traumę przetrwać. I pomyśl sobie, że nagle dowiadujesz się, że ej, prognozy były mylne, albo pojawił się nagły cud i jednak nie będzie tego kataklizmu, wszystko jest w porządku. Czujesz ulgę, ale co z tą spiżarnią? Co z tym całym jedzeniem, które tam zgromadziłeś? Co z nim robić? I teraz są dwie możliwości i to będą takie dwie możliwości podejścia do traumy. Albo będziesz chciał jak najszybciej o tym zapomnieć, wrócić do normalności, udawać, że się nic nie stało, trochę to zepchnąć pod ziemię i w ogóle nie zaglądać do tej spiżarni. Zamkniesz ją i udajesz, że się nic nie dzieje. To jest to, kiedy udajemy, że trudne doświadczenia w naszym życiu nie miały miejsca, boimy się z nimi konfrontować, nie chcemy o nich rozmawiać i wypieramy traumę. W spiżarni zaczyna śmierdzieć. Tam się zaczynają psuć produkty. Nikt ich nie spożytkował, nikt ich nie zjadł, nie były użyte. Ta energia, te zapasy zgromadzone, tam w tym zamknięciu zaczynają, no właśnie,
zaczynają się psuć, zaczynają śmierdzieć. Z czasem trudno udawać, że nic tam nie ma, bo to daje o sobie znać. Tak bardzo, że nawet osoby, które przechodzą przez nas dom, wiedzą, że coś tu jest nie tak. Wiedzą, że za tymi drzwiami jest coś zamknięte. I drugie podejście. Możemy otworzyć tą spiżarnię, powiedzieć: OK, nazbierałam tyle tej energii, tyle tych produktów. Już jest bezpiecznie, już jest wszystko dobrze. One nie zostały użyte wtedy, ale mogę je spożytkować w tej chwili. I w tej sytuacji zapraszasz całą ulicę na super imprezę i mówisz: ej, mam całą spiżarnię dobrego jedzenia, zróbmy sobie przyjęcie. I mimo, że te produkty były jakby zebrane po to, żeby przetrwać traumatyczną sytuację, to w jaki sposób ich użyłeś, sprawia, że czujesz ulgę, sprawia, że cała ta sytuacja nie jest trudna, nie kojarzy się z zagrożeniem, ale zaczyna być połączona no właśnie z ulgą, z radością i z czymś przyjemnym. I to się dzieje, kochani, kiedy my się otwieramy na uzdrawianie traumy. Oczywiście nie mówię o tym, żeby otwierać wszystkie drzwi i wszystkie swoje piwnice naraz, ale kiedy przestajemy udawać, że coś tam jest i brzydko pachnie, tylko otwieramy te nasze spiżarnie, w których pogromadziliśmy mnóstwo lęku, mnóstwo trudnych emocji, mnóstwo żalu, złości i przede wszystkim energii, która była potrzebna nam na przetrwanie, ale też energii, którą przez lata pakowaliśmy w to, żeby trzymać tą spiżarnię zamkniętą, to zaczynamy tą energię odzyskiwać. To wtedy pojawia się większy przepływ w naszym życiu. To okazuje się, że to, co my robimy z tą traumą, powoduje, że zaczynamy wzrastać. I wzrost potraumatyczny polega właśnie na tym, że ta trudna sytuacja, której doświadczamy, oczywiście na początku jest trudna, ale ona w nas mobilizuje potężne siły, potężne energie, które pozwalają nam przetrwać. I to jest coś, czego byśmy w sobie nie odkryli, gdyby nie ten kryzys. To się staje naszą mocną stroną, naszym atutem. Wzrost potraumatyczny to są te wszystkie zmiany, które pojawiają się w nas wtedy, kiedy próbujemy sobie poradzić z jakąś trudną sytuacją, czyli właśnie te wszystkie skarby, które nagromadziliśmy w tej naszej spiżarni. Termin wzrost potraumatyczny po raz pierwszy został użyty przez dwóch panów. W opisie filmu znajdziecie ich nazwiska i podaję też literaturę, jeśli ktoś chciałby z Was pogłębić ten temat. Okazuje się, kochani, że kiedy próbujemy poradzić sobie z jakimś kryzysem, kiedy próbujemy dostosować się do jakiejś nowej, trudnej sytuacji, to pojawiają się w nas zasoby, których wcześniej w ogóle nie byliśmy świadomi. Jakby poszerza się zakres naszej rezyliencji, czyli tego, w jaki sposób reagujemy na sytuacje stresowe. Możemy nawet zacząć czuć się silniejsi i wzmocnieni. Nie bez powodu mówi się, że żelazo hartuje się w ogniu. I to jest po części naturalne, nie? Że jakby co nas nie zabije, to nas wzmocni i dopiero w czasie kryzysu zdajemy sobie sprawę z tego, jak jesteśmy silni. Ale wzrost potraumatyczny to coś znacznie większego. To często właśnie podczas kryzysów, podczas trudnych sytuacji rozpoczyna się nasz głęboki proces transformacji. Doświadczanie jakiejś trudnej sytuacji sprawia, że zaczynamy inaczej patrzeć na życie, że bardziej doceniamy, że sięgamy po jakąś taką głębszą, szerszą perspektywę, z której nasze życie zaczyna nam jawić się jako coś innego niż wcześniej przed tym kryzysem. Doświadczanie kryzysu i proces adaptacji do nowej sytuacji sprawia, że zaczynamy inaczej patrzeć na życie. Często odkrywamy w sobie takie też potrzeby i zasoby duchowe. Dokonujemy innych wyborów, zmienia się system naszych wartości, zdajemy sobie sprawę z tego, co naprawdę ważne w naszym życiu. I okazuje się, kochani, że osoby, które przeszły traumę i rozpoczęły proces jej uzdrawiania, zaczynają zauważać ogromne zmiany w swoim życiu. Zaczynają nawiązywać głębsze relacje, szukają głębszego znaczenia, szukają sensu w swoim życiu, zaczynają otwierać się na życie duchowe. Chętniej dzielą się swoimi emocjami, swoimi przeżyciami, są bardziej otwarci na drugiego człowieka i są takie bardziej dojrzałe. Zauważają, co naprawdę ważne w życiu i na co warto poświęcać czas, a co jest powierzchowne. I oczywiście, kochani, wzrost potraumatyczny i to, co teraz mówię, to w ogóle nie oznacza, że trauma jest fajna i dobrze, że się wydarzyła w naszym życiu. Nie,
Trauma zawsze jest bardzo trudnym doświadczeniem. Każdy kryzys, zwłaszcza na początku, wywołuje mnóstwo trudnych, bolesnych emocji i ogromną dezorientację w życiu. I naturalnie te same zmiany, o których mówię, te pozytywne zmiany, czyli ta cała spiżarnia dobra, mogą przyjść w wyniku świadomego działania, w wyniku świadomego rozwoju. I to nie jest tak, że tylko dzięki kryzysom możemy się rozwijać. A jednak zachęcam Was do tego, żeby spojrzeć na swoje kryzysy i na swoje takie trudne sytuacje w życiu właśnie z tej drugiej perspektywy, że okej, to było trudne i to być może Cię przekroczyło i to było dla Ciebie bolesne, to się wiązało z ogromnym cierpieniem emocjonalnym, ale zobacz też, czego dzięki temu dowiedziałeś się na swój temat. Zobacz, co ten moment Twojego życia zmienił i czy przypadkiem nie przekierował go na inne tory. Być może są tam jakieś Twoje zasoby, jakieś Twoje siły, jakieś Twoje właśnie zmobilizowane siły, których możesz użyć do tego, żeby tworzyć swoje szczęśliwe życie. I kochani, chcę podkreślić to, że każdy z nas ma moc transformacji. O ile nie możemy zmienić naszej przeszłości i wpłynąć na naszą historię, to możemy zmienić to, jak ta historia na nas wpływa. Możemy zmienić to, jak reagujemy na nasze wspomnienia. Możemy zmienić to, co nam to robi. Na to zawsze mamy wpływ. I zobaczcie, że często to, zwłaszcza w traumie rozwojowej, często to, co było naszym przekleństwem, tak naprawdę może okazać się naszym darem, jeśli go rozpakujemy, jeśli się nim zajmiemy. Podam Wam przykład. Podam Wam przykład dziecka, które było parentyfikowane, które zajmowało się emocjonalnymi problemami matki, które było takim nadwornym wspieraczem w rodzinie. Taki psychoterapeuta rodzinny, tylko że ma 10-15 lat, nie? Jest dzieckiem, więc samo potrzebuje wsparcia. I zobacz, jakie w takiej sytuacji pojawiają się w tym dziecku jakby cechy, co ono w sobie musi mieć, żeby móc poradzić sobie z tą sytuacją, nie? Jaka musi być tam siła, jaka musi być tam pojemność na emocje rodziców. Jaka musi być tam umiejętność pocieszania na przykład matki w kryzysie i zajmowania się trudnymi, przekraczającymi często sytuacjami. Kiedy dziecko jest używane do tego, żeby opiekować się swoimi rodzicami, to staje się takim małym dorosłym. I oczywiście w tamtym momencie to jest bardzo krzywdzące dla tego dziecka. Ono wytwarza pełno różnych mechanizmów obronnych, które pomagają mu przetrwać. I ważne jest, żeby kiedy to uzdrawiamy, żeby zdać sobie sprawę, że nie musimy. Że w dorosłym życiu to nie jest tak, że ty teraz musisz wszystkich ratować i musisz się wszystkimi zajmować i musisz robić wszystko za innych. Teraz masz wybór i to idzie z automatu, bo kiedyś nie było opcji inaczej. I być może musisz nauczyć się, że już nie trzeba, ale jak już to zrobisz, jak już pokażesz sobie, że nie musisz, jak już wyjdziesz z tego mechanizmu adaptacyjnego, który kiedyś ratował ci życie, ale teraz jest ograniczający, to nie sprawia, że te twoje supermoce znikają. Ty nadal masz tą pojemność, ty nadal masz te umiejętności, ty nadal potrafisz ogarnąć duże rzeczy. To nie znika. Pytanie, co z tym zrobisz? I możesz użyć tego, tak? Kiedy to już nie jest tym przekleństwem, kiedy to już nie jest tym mechanizmem, tylko twoją supermocą, możesz użyć do tego, żeby tworzyć swoje szczęśliwe życie. I bardzo często osoby właśnie parentyfikowane, osoby, które wspierały emocjonalnie swoich bliskich, opiekowały się dorosłymi w swoim otoczeniu, zostają liderami, zostają terapeutami, zostają przewodnikami. Radzą sobie świetnie w jakichś ekstremalnych sytuacjach, radzą sobie dobrze jako wsparcie, widzą więcej, wyczuwają potrzeby innych osób. Chodzi tylko o to, żeby to się nie działo samo, żeby ich nie przekraczało, tylko żeby one umiały tego użyć jako swojej supermocy, jako swojego daru, w taki sposób, który przede wszystkim wspiera ich, zasila ich życie i karmi ich wnętrze. Więc zobacz, czego doświadczałaś, czego doświadczałeś w dzieciństwie trudnego, co kiedyś było dla Ciebie przekraczające, co było dla Ciebie zagrożeniem, ale mimo wszystko wykształciło to w Tobie pewne cechy, które nadal w Tobie są i możesz z nich korzystać, możesz ich użyć, tylko właśnie w sposób, który Ciebie karmi. I na koniec, kochani, metafora o żuczku gnojarzu. Skarabeusz był uznawany w Egipcie za zwierzę święte, święte zwierzę mocy. Dlatego, że pojawiał się znikąd, a tak naprawdę z kuli gówna.
ponieważ żuczek gnojarz składa jaja kuli gówna, którą wcześniej toczy, to potem małe żuki wychodzą właśnie z gówna. I on był uznawany za, jest uznawany za symbol transformacji, symbol przemiany, właśnie dlatego, że rodzi się z gówna. I to jest niesamowite, bo ten żuk toczy tą kulę, która jest kilkakrotnie cięższa od niego. Wiesz w jaki sposób? Wiesz, jak jakby nawiguje ten żuk? Żuki korzystają z położenia drogi mlecznej. To jest niesamowite. One wiedzą, którędy i jak iść, kierując się światłem z drogi mlecznej. Do tego Cię zachęcam, żeby otworzyć się na swoje gówna, na swoje stęchłe spiżarnie, na swoje piwnice, ufając drodze duszy, ufając życiu, ufając temu, że ten proces Cię poprowadzi i że tam, w tych największych Twoich gównach jest złoto, że w tych najciemniejszych piwnicach jest światełko i że w tej otchłani znajdziesz coś, co będzie dla Ciebie wspierające. Do zobaczenia.